Dzień dobry Państwu, Mafie Służby Loże, czyli niepoprawny komentarz tygodnia TAK TV. Tym razem współkomentującym jest Jacek Łazarski. Witam Państwa. Człowiek, który ogląda dużo telewizji, ale cóż, sam sobie tym szkodzi. Jacku, ciekaw jestem Twojej opinii, bo Ty jesteś, masz taki światopogląd, no powiem, powiedzmy, mocno centrowy. No, liberalny powiedziałbym. Ja też mam liberalny, chociaż ale w innym dzisiaj znaczeniu. Znaczy to bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy. W każdym razie 19 kwietnia w Pruchniku odbył się sąd nad Judaszem, który był stylizowany na Żyda. Temu kukle tego Judasza wymierzono 30 razy w tego manekina, co miało symbolizować 30 srebrników, za które to Judasz sprzedał Jezusa. No to jest element takiego folkloru, tak samo jak i te zresztą zabawy. Ale co chcesz jakby tutaj skończyć, bo jaki był wydźwięk tego? Wydźwięk jest taki, że oczywiście rozpoczął się krzyk głównie ze strony żydowskiej, ale też i ze strony świętej Szabes Gojów, z mediów publicznych i niepublicznych, ale co dziwi, wybrzmiało oświadczenie biskupa Rafała Markowskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Dialogu Religijnego i przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, gdzie powiedział: w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Pruchniku 19 kwietnia, Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. No właśnie. Pytanie, czy było to objaw pogardy do narodu żydowskiego, trudno mi powiedzieć. Jest to pewien, moim zdaniem, bardziej przejaw takich ludycznych zabaw tradycyjnych, które kiedyś w całej Europie były popularne, natomiast no, w tej chwili jesteśmy takim jednym z nielicznych ostańców, gdzie jeszcze tego typu gusełka się odprawia. I to, szczerze mówiąc, nie jest dla mnie żaden przejaw jakiegoś antysemityzmu. Natomiast bardziej jest to przejaw takiego pewnego, nie wiem, czy zacofanie to jest dobre słowo, no ale nie tyle poprzez takie obrazki jesteśmy na zachodzie Europy odbierani jako antysemitów, chociaż przy odpowiednim komentarzu też, natomiast no, trochę nas traktują jak takich papuasów z kością w nosie, którzy tu w tej nowoczesnej Europie jeszcze są takim reliktem tego, jak Europa wyglądała 200 lat temu. No taki obraz Polski jest na zachodzie Europy. To no, się zmienia, czasem bardziej, czasem mniej. Myślę, że trochę wraca ostatnio. Ale Jacku, jakbyś oglądał więcej internetu, a mniej telewizji, to byś zobaczył doniesienia, gdzie na przykład w Hiszpanii odbywają się bliźniaczo podobne wydarzenia, gdzie się strzela do tego kukły Judasza Żyda i tam wykonuje się nad nimi różne rzeczy w dzisiejszych czasach strasznie brutalne i okrutne, w których uczestniczą dzieci, co jest nie do pojęcia dla obecnej tak jest opinii. I też jakby ta postępowa Europa na tego typu zabawy patrzy z takim lekkim, powiedzmy, dysonansem. Nie mówiąc już o zabawach popularnych w Hiszpanii, gdzie się męczy zwierzęta, byki, słynne gonitwy z bykami, już nie mówiąc o korridzie. No to jest wszystko pewna wojna tradycji z tymi nowoczesnymi trendami humanitarnymi, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, i bardziej w tym kontekście bym to widział niż takiej stricte afery antyżydowskiej. Chociaż oczywiście i takie komentarze były, no ale właściwie wszystko da się odpowiednio skomentować przy odpowiednim przedstawieniu sprawy. Przejdziemy teraz do dużo poważniejszej sprawy, znaczy poważniejszej, niekoniecznie poważniejszej, natomiast moim zdaniem poważniejszej. Interesującej, wydaje mi się, czyli przedstawienie piątki Konfederacji przez Sławomira Mencena. Sławomir Mencen powiedział, że program Konfederacji to jest: nie chcemy Żydów, nie chcemy homoseksualistów, nie chcemy aborcji, nie chcemy Unii Europejskiej i nie chcemy podatków. Tak. Ten program przedstawił podczas 40-minutowego spotkania, gdzie, powiedzmy, ten program to jest taka kwintesencja
hasłowa kwintesencja tego, co... Program Konfederacji, czyli Rosja wkracza do gry na polskiej arenie. O. Do tego takiego geopolitycznego wątku jeszcze przejdę. Natomiast zacznę jakby od tego właśnie przedstawienia przez pana mecenas tej piątki. I należałoby chyba tutaj wrócić do wstępu, który poprzedził to przedstawienie. Otóż mówi się, że nie należy, że przeciętny obywatel nie powinien oglądać dwóch rzeczy, czyli jak się robi kiełbasy, jak się robi polityki. I tutaj właśnie pan Mentzen wywlókł tą cyniczną stronę polityki, to mięso, te flaki. Powiedział tak, jesteśmy ugrupowaniem konserwatywno-liberalnym, od lat gadamy ludziom o podatkach, o biurokracji, wszyscy ziewają. Przesunięcie się w stronę takiego bardziej wielkomiejskiego, intelektualnego, liberalnego elektoratu nic nam nie da, bo po pierwsze jest on nieliczny, po drugie jest mocno zagospodarowany przez Platformę Nowoczesną i tym podobnych. Po trzecie, Korwin latami robił bardzo wiele, żeby ten elektorat do siebie zrazić i udało mu się to na tyle skutecznie, że odwrócenie tego w tej chwili jest praktycznie niemożliwe. Zróbmy coś innego, zróbmy to, co zrobił PiS. PiS poszedł w kierunku takiego prostego, pszenno-buraczanego, postronkiem przeposanego kwestii uzupełnienia. My pójdźmy jeszcze bardziej. Kwestii uzupełnienia głębiej. PiS przeszedł na pozycje takie centrowe w kwestiach światopoglądowych i powstała wielka luka na tej prawej stronie, gdzie ludzie mają jakieś swoje zdecydowane przekonania, które nie są reprezentowane tak naprawdę. To znaczy w ogóle w tej chwili, jeśli chodzi o pojęcia prawicowości, lewicowości, mamy tak totalne zamieszanie, tak totalny rozgardiasz, że właściwie nie wiadomo, co jest prawicowe, co lewicowe i PiS jest jednym z głównych jakby autorów tego rozgardiaszu, będąc partią w tych tradycyjnych polach podziału tak lewicową, że musi jakby zupełnie przemilczać to, natomiast skupiać się na tych wątkach pobocznych. Dla mnie to jest smutne, bo tak naprawdę i to, co robi PiS, i ta piątka Konfederacji, to jest element czegoś, co już wcześniej wielokrotnie mówiłem, tonięcia polskiej prawicy w oceanie czegoś, co ja nazywam idiotoprawicą, czyli ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia, na czym polega prawicowość, dla których prawicowość to nie jest wolność gospodarcza, wolność działania, wolność cieszenia się owocami własnej pracy, wolność od wysokich podatków i biurokracji, ale prawicowość to jest ganianie z widłami Żyda, geja, lesbijki, imigranta. No to Jacku, chcę ci w takim razie przypomnieć w takim razie to, do czego nawołujesz, czyli prawda, zajmowanie się podatkami. Coś, co robiła Polska Fair Play, Roberta Gwiazdowskiego. Oni się odżegnywali od jakiegokolwiek światopoglądu. Oni tylko mówili, że no, lepiej, żeby nie było 18%, tylko 16%. Czyli totalnie zarżnęli tą swoim postępowaniem jakiekolwiek możliwości osiągnięcia sukcesu politycznego. Dobrze, Krzysiek, tylko to jest jakby, co do diagnozy, ja się z tobą zgadzam. I co więcej, w 95% zgadzam się również z Mentzenem. Tak, jesteśmy społeczeństwem idiotów. Ci myślący ludzie, którzy są w stanie ogarnąć te elementy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, to jest 2, 3, 5, no w hura optymistycznie 10%. Reszta nawet się do tego nie zbliży. To nie jest tak, że można ich uświadomić. To nie jest tak, że poziom niezbędny do tego, żeby zrozumieć całą sprawę, jest tu, a oni są tu. Nie. Poziom niezbędny jest tu, a oni są tu. Ocean. Po prostu przepaść, totalna przepaść. Tylko co z tego? No można oczywiście wyciągnąć z tego wnioski takie jak pan Mentzen. Dobra, to sięgnijmy jeszcze niżej niż PiS, dna szlamu. Tam znajdziemy bardzo podatny grunt i spory elektorat. Tylko ale co nie, z tym elektoratem ale, potem ale, da się zrobić? Słuchaj, nie. Bo Jacku, załóżmy, że bazując na tym elektoracie zdobędą liczę władzę. Liczę na to, że obejrzałeś cały materiał z Mentzenem. Tak. I on przedstawił, tak?
przedstawił w zasadzie podwójny przekaz. Pierwszy przekaz rozbudowany, o co mu tak naprawdę chodzi, po czym zasunął tą skondensowaną dawkę w postaci pięści, która ma uderzyć każdego. Tak, tak, on powiedział, trzeba być wyrazistym, trzeba być ekstremalnym, bo tylko w ten sposób można zaistnieć. Może też praktyka musi, polityka musi być pragmatyczna. No, znaczy, to jest takie odwrócenie trochę tego, co mówił Korwin całe życie. Znaczy, Korwin twierdził, że większość społeczeństwa to idioci i tutaj się zgadzają, jakby i Korwin Mencen. Natomiast na takie sugestie do Korwina, że no, żeby jednak troszkę był taki bardziej polityczny, żeby mówił to, co się ludziom podoba, on mówił nie. Albo ludzie zrozumieją racje rzeczywiste, no albo trudno, nic z tego. Natomiast Mencen mówi nie, 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 idźmy w praktykę, mówmy ludziom rzeczy proste, prostsze, najprostsze, prostackie, byleby chwycić ten elektorat i na tej bazie zbudować poparcie społeczne. Z tobą też trochę o tle bym naświetlił taką rzecz, że taki program, który naświetlił Mencen, wymaga dużej odwagi, bo naprawdę niewielu ludzi stać w Polsce na to, żeby powiedzieć, nie chcemy homoseksualistów, nie chcemy Żydów. Przecież no to zieje takim anty... Jesteśmy tak ustawieni w tej narracji obecnej, że o Żydach tylko w pozycji klęcznej. Jeśli ktoś powie, że nie chce Żydów, to te rzeczy oczywiście mówili, ale to prowokatorzy w postaci Rybaka czy Leszka Bubla. Natomiast jak ja jestem pełen szacunku wobec odwagi człowieka, który stoi w awangardzie, człowieka poważnego, jakim jest Sławomir Mencen, który coś takiego potrafi wyrazić w kontekście na przykład tych roszczeń, uroszczeń żydowskich 447, kiedy to są rzeczy bardzo poważne, które mogą decydować o naszej przyszłości. No właśnie, tu jest znowu dramat Polski jest to problem. I społeczeństwa polskiego. Jest to problem. I jest to problem rzeczywiście istotny. Jest to problem, o którym można by mówić rzeczowo. Tylko, że w Polsce jest tak, że albo się do Żydów podchodzi, tak jak ty mówisz, na klęczkach, albo się Żydów po prostu organicznie nienawidzi i obwinia o wszystkie nieszczęścia tego świata. Bardzo niewiele stanowisk widziałem wyważonych na temat państwa Izrael, Jacku, na temat nie, nie, Żydów, nie, nie, nie. Na temat... To chcę ci zwrócić uwagę na pewną rzecz. Możesz powiedzieć... Nie chcę Niemców tutaj, nie chcę Ruskich. Jest to przyjęte. Natomiast kiedy już jesteśmy już tak przeorani w tych naszych mózgach, że jak ktoś mówi nie chce Żydów, no to już to ma swoje takie odpowiednie konotacje i już uważasz, że o, Holokaust, o, nie, Polacy, nie, druga wojna światowa. Mi tego nie zarzuca. Ja wydaje mi się, oczywiście jak każdy jestem jakoś tam skażony subiektywizmem i subiektywnym spojrzeniem na własne poglądy. Natomiast wydaje mi się, że co do Żydów mam takie poglądy dosyć obiektywne. Absolutnie nie jestem jakimś tam filosemitą. Uważam, że to co Żydzi robią na przykład z obywatelami własnego państwa, z Palestyńczykami, jest dość obrzydliwe. Że pewne ich ruchy na arenie międzynarodowej robione wspólnie z Amerykanami też do najpiękniejszych nie należą. To, co w naszej części Europy robią, też za piękne nie jest. Natomiast skoro już jesteśmy przy geopolityce, to nawiążę do tego takiego spiskowego wątku, od którego zacząłem. Nie wiem, czy wiesz, bo ty telewizji nie oglądasz, w przeciwieństwie do mnie, natomiast PiS, a tym samym media publiczne, zauważyły istnienie Konfederacji, wreszcie, do tego też się odnosił Mencen. No i oczywiście, jak poczuli pewne zagrożenie z tej strony, to natychmiast zaczęła się polityka w stosunku do Konfederacji, podobna jaką uprawiają od lat w stosunku do PO i tej opozycji, czyli dorabianie gęby, jakieś tam ośmieszanie, obrzydzanie. Wiesz, żebym nie zapomniał. Ale do czego chcę. Co się wydarzyło w poniedziałek? Został zatrzymany niejaki Jerzy Zięba, człowiek, który jest fanem medycyny alternatywnej, leczenia raka witaminą C i tak dalej. To jest człowiek, który robi w związku z tym wielki szmal na tym. Jego firma w 2017 roku miała na czysto 23 miliony złotych. No i ta firma sobie spokojnie
robiła swój ten biznes, ale w pewnym momencie Jerzy Zięba popełnił błąd, ponieważ 2 tygodnie temu mniej więcej wyraził poparcie dla Konfederacji w sposób jawny. I co się wydarzyło? W poniedziałek wszedł do niego policja na wniosek prokuratury za to, że handluje lekarstwami bez zezwolenia. Jerzy Zięba nie handluje lekarstwami, tylko jakimiś suplementami o efekcie placebo. No tak, no jest to typowe działanie państwa prawa PiS-u, czyli każdy, kto wyciągnie rękę przeciwko władzy, to ta ręka ma być przykładnie odcięta. Natomiast jakby do czego sprowadza się to, ten hejt w telewizji publicznej na Konfederację. Do tego, że jest to agentura rosyjska, że jest to ugrupowanie prorosyjskie, że tam aż gęsto jest od rosyjskich szpiegów, agentów wpływu i tak dalej, i tak dalej. Jak zwykle, ile w tym jest prawdy, nigdy się nie dowiemy do końca, natomiast no, możemy tylko obserwować jakby to na zasadzie po owocach ich poznać. I niestety wydźwięk wielu punktów tej piątki Konfederacji wpisuje się w taką odwieczną rosyjską politykę wobec Polski. Rosja już od XVIII wieku ma stałą politykę wobec Polski i Polaków, że należy na świecie, a zwłaszcza w tym najbardziej opiniotwórczym Zachodzie, Polaków przedstawiać jako takich, no, naród, który, z którym więcej jest problemów niż pożytku i najlepiej, żeby ktoś ich wziął za pysk i zrobił z nimi porządek. W XVIII wieku tam dorabianie gęby antysemitów nikogo specjalnie by nie obeszło. Tam wtedy mówiono raczej, że Polska to jest kraj bałaganu, anarchii i tak dalej. No w XIX wieku pomysł już, antysemityzmu tak, to jest... W XIX wieku po rozbiorach Rosja doszła do wniosku, że zagrożeniem dla nich jest tworzenie jakiegoś narodu takiego politycznego z ludów Rzeczypospolitej. Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. W związku z tym bardzo silnie agentura rosyjska zaczęła rozbijać te narody, wprowadzać tam klin między innymi Polaków a Żydów, Polaków a Ukraińców, Polaków Litwinów. I też dorabianie gęby antysemitów na Zachodzie jest stałym elementem polityki rosyjskiej. I teraz mamy oto ugrupowanie, które nie chcemy Żydów jako pierwszy. Czyli co, miejmy związane ręce, ale bądźmy steroryzowani z jednej strony poprawności polityczną, z drugiej strony czy ty słyszałeś konkretne hasła? Żydzi tu przyjdą i założą nam homonta. I będą orać. Tak, można oczywiście krytykować Żydów. Należy, jeśli są po temu powody. Uważam, że roszczenia żydowskie są jak to, najbardziej nieuprawnione. Oni nie powinni chcieć od nas pieniędzy, bo natomiast to jest nieuprawnione. Wprowadzanie tego typu przekazu, jeżeli ktoś usłyszy na Zachodzie, że jest w Polsce partia, która twierdzi, że Żydzi tu przyjdą i nałożą nam homonta, to raz. A jednocześnie łączy to z postulatem chłostania homoseksualistów, postulatami antyimigranckimi, wszystkim tym, co na Zachodzie pojawia się z takim... Po owocach i poznacie chciałbym zauważyć, że moim zdaniem największym ugrupowaniem prorosyjskim jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Owocem jest na przykład kontrakt gazowy, gdzie płacimy prawie że najdrożej w Europie, mimo że jesteśmy najbliżej Rosji. Dobra, tu się nie będę spierał. Tak jest. Rzeczywiście przynajmniej Pawlak i pewne grupy w PSL-u robiły bardzo wiele Rosjanom na korzyść, co nie zmienia faktu, że Janusz Korwin-Mikke też nigdy nie wystąpił przeciwko interesom rosyjskim, raczej wprost przeciwnie. Niestety, no, w Polsce nie ma takich sił, które by nie podczepiały się pod jakieś te stronnictwa światowej gry geopolityki. Nie mamy oczywiście żelaznych dowodów na to, że PO jest podczepione pod Ukraład paryjsko-brukselsko-berliński. Może to jest taka strategia gry, że... Nie ma też dowodów na to, że PiS działa pod dyktando amerykańsko-izraelskie. I nie ma też dowodów, że Konfederacja pod dyktando rosyjskie. Ale jednak dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie te trzy układy realizują właśnie interesy
tych układów mocarstw. Niektóre są zbieżne, na przykład Rosja i Ameryka, które na świecie generalnie są wrogami, mają jeden wspólny cel: rozpieprzenie Unii Europejskiej. I tutaj i Donald Trump nam, Polsce, wyznaczył rolę takiego konia trojańskiego, takiego rozbijacza nam, Rumunom, Węgrom, Unii Europejskiej. I Władimir Putin też ale wiesz co, Jacku, ja uważam, że stosujesz logikę w postaci, wiesz, ja lubię pomidory, Hitler lubi pomidory, mamy coś wspólnego z Hitlerem. Wiesz, to, że na przykład Konfederacja jest przeciwna Unii Europejskiej nie z tego powodu, żeby zrobić Rosjanom dobrze, tylko z tego powodu, że jest to, są dwie wersje, że jest to twór marksistowski, gdzie ideologiem jest Altiero Spinelli, komunista, trockista, który napisał ten manifest, a druga teoria, że jest to projekt Mittel Europy niemiecki, czyli stworzenia bloku krajów środkowo. Krzysiek, mamy chyba za dwie minuty do końca, tak. A rozpocząłeś temat, o którym moglibyśmy mówić. Nie, ty go rozpocząłeś. Ja wiem, że telewizje internetowe zwłaszcza lubią twarde stawianie problemu. Czerń, biel. Tak samo w Unii Europejskiej. Natomiast rzadko co, i Unia Europejska też, jest albo czarne, albo białe. To są raczej odcienie szarości. I ja fanem jakimś szczególnym Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym kontekście, w tym układzie, jakim ona występuje obecnie, nie jestem. Natomiast uważam, że wystąpienie z Unii Europejskiej w tej chwili byłoby dla nas katastrofą. Bo to nie byłoby tak, że wyprowadzi nas Korwin z Unii Europejskiej, obniży podatki, stworzy tutaj nowy Hongkong, gdzie biznes całego świata się zleci, tylko wyprowadzi nas PiS, który wprowadzi jeszcze większe podatki niż w Unii, bo przecież trzeba wyrównywać szanse. A samo wystąpienie wprowadzi nas w katastrofę, bo wszystkie rynki zareagują. To ja z racji tego, że jestem gospodarzem, chcę powiedzieć, że właśnie nie chciałbym rysować scenariuszy czarno-białych. Chciałbym rysować kierunki, w którą stronę powinniśmy iść. Uważam, że kierunkiem jest stopniowe opuszczanie, szukanie alternatyw bycia obok Unii Europejskiej. Ja uważam, że jeśli już, to raczej zmienianie Unii Europejskiej w tym kierunku, w którym mogłaby ona być dla swoich członków polem do rozwoju. Nie jest możliwe, nie jest możliwe zmiany skrupulatnie zaplanowanej organizacji. Tym bardziej, że kto decyduje o tym, o kształcie Unii Europejskiej? Oczywiście, że nie parlamentarzyści, tylko Komisji Europejskiej i Rada Unii Europejskiej. A skąd się biorą Komisje i Rada Unii? To są byli premierzy, prezydenci państw członkowskich. Mhm. I nie mamy możliwości na zasadzie tam iluś tych, ale z ciał wybieralnych. Dziękuję Państwu. To na tyle. Trzymajcie się i zapraszamy na marsz 1 maja oraz 11, przede wszystkim 11 maja, marsz przeciwko roszczeniom ustawy 447. Do widzenia Państwu.